wstając rano, idąc na trening, jeden, drugi, trzeci, sprawia nam to ogromną przyjemność. Oczywiście jesteśmy czasami mocno zmęczeni. No cóż, robimy to nie dla pieniędzy, tylko dla fanu. Moja przygoda z judo zaczęła się w wieku 10 lat i można powiedzieć, że to był troszeczkę przypadek, ponieważ akurat przechodziłem z mamą koło sali, na której były prowadzone zajęcia judo i strasznie mi się to spodobało. Poprosiłem mamę, żeby zapisała mnie na te zajęcia, jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to jest judo. No i cóż, mama zapisała mnie, oczywiście na początku były pewne problemy, ponieważ byłem bardzo mały, drobny, ważyłem 36 kg i trener nie chciał mnie tak na początku przyjąć, powiedział, żebym przyszedł za rok. Ja się już wtedy uparłem i powiedziałem, że ja już chcę teraz na te zajęcia. Zapraszam do przeczytania mojego wywiadu na portalu łączynaspasja.pl.